No dzień dobry kochani, hejka na moim kanale. Zapraszam rybki na czytanie przekaz od bliskiej zmarłej osoby dla Was. Moi drodzy, czytanie ogólne, weźcie to co rezonuje, a resztę zostawcie dla osób, które miały usłyszeć tego czytania. Drogie rybeńki, dziękuję Wam za dotychczasowe lajki, za subskrypcje i za komentarze. Dziękuję Wam również za oglądanie do końca. Osoby, które są na kanale po raz pierwszy lub nie subskrybują jeszcze kanału, Was zapraszam do zalogowania się w YouTube, do włączenia subskrypcji i do włączenia dzwonka. Wtedy nie ominiecie żadnego terminowego czytania. Zdążycie odsłuchać na czas, no wtedy, kiedy będziecie zalogowani, to będziecie to powiadomienia otrzymywać na czas. Dobrze, zobaczmy, kto, od kogo wiadomość dla rybek, kto chce przekazać rybkom wiadomość od siebie. Od kogo przekaz dla rybek? Król buław. Król buław. Co chce przekazać rybkom? Król buław. Co chce przekazać? Jaką wiadomość dla rybek? Osoba bliska zmarła rybkom. Sąd ostateczny. Król mieczy. I cesarzowa. A w tle arcykapłanka, 3 pentakle i 6 kielichów. Okej. Arcykapłanka, 3 pentakle i 6 kielichów. Dobrze. Najpierw interesuje nas ta osoba. Kim jest król buław? No, moje drogie rybki. Moi drodzy, król buław to osoba, która lubiała podejmować ryzyko. Osoba, która była odważna, być może była dużym autorytetem dla Was albo w ogóle dla otoczenia, cieszyła się uznaniem otoczenia. To mógł być jakiś przywódca, osoba, która no właśnie rządziła w rodzinie. To mógł być ojciec, to mógł być czyjś ojciec, to mógł być Wasz ojciec, to mógł być Wasz dziadek. Moi drodzy, osoba przedsiębiorcza, o dużym temperamencie, żywiołowa, atrakcyjna. To mógł być taki trochę Kasanowa, trochę, wiecie, taka osoba, no, która, no właśnie, miała różne, kochani, może i nawyki, może jakieś uzależnienia też, może nałogi. No nie jest to karta diabła, więc nie musi mieć żadnych złych nałogów, ale no, osoba taka, no na pewno, która decydowała, miała wpływ, była decyzyjna, miała ostatnie zdanie. Osoba, z którą wszyscy się liczyli, więc no ktoś tutaj, no albo ojciec, no może to być też czyjś przyjaciel, oczywiście, że może być. Raczej ojciec, dziadek, no ktoś taki mógł być dla kogoś. Oczywiście mógł być to też czyjś mąż, jak najbardziej mógł to być czyjś mąż. Tak. W każdym razie, kochani, osoba, która była stanowcza, wytrwała, może ambitnie dążyła do celu, przykuwała uwagę właśnie swoim temperamentem, przebojowością. Moi drodzy, może być troszeczkę, była trochę zbyt apodyktyczna, może taka despotyczna, miała też takie zapędy, albo nietolerancyjna wobec innych, też mogła być taką osobą. No i co tutaj mamy? Mamy w tle arcykapłankę, 3 monety i 6 kielichów. Moje drogie ryby, tutaj ktoś chce Was chyba do czegoś zainspirować. abyście wykorzystali podpowiedzi, słuchali właśnie w snach, w intuicji i wykorzystali jakąś inspirację, żeby zamienić ją w czyn, żeby coś z tym zrobić, żeby wprowadzić jakieś działanie w związku z tą inspiracją. No, inspiracja może dotyczyć waszego życia w ogóle takiego materialnego, bezpieczeństwa materialnego, takiego waszego ziemskiego życia, takiej praktyczności, egzystencji na co dzień. Może dotyczyć też finansów, może dotyczyć właśnie materii również. Może tutaj chodzi o dostrzeżenie pewnej prawdy, bo arcykapłanka mówi o tajemnicy, która wychodzi na jaw, więc może was ktoś chce wam przekazać, że jakaś tajemnica wyjdzie na jaw, albo że powinna wyjść na jaw, że powinna ujrzeć światło dzienne, albo że powinniście dostrzec też może jakąś, no właśnie, to co niewidzialne gołym okiem, jakąś tajemnicę ktoś chce chyba przed wami odkryć. Moi drodzy, ktoś tutaj wam mówi w tych trzech monetach, żebyście nie zaniedbali radości z tworzenia czegoś, co tworzycie, co możecie tworzyć. Jeżeli uznacie, że coś może, co dotychczas przynosiło wam zadowolenie, stało się teraz monotonne czy rutynowe, to abyście spróbowali odzyskać te początkowe uczucia z tym związane, albo postarali się zająć czymś zupełnie innym. Czyli jeżeli już dzisiaj ta aktywność, ta pasja, to zainteresowanie, to działanie po prostu nie interesuje was, nie przynosi wam satysfakcji, nie przynosi wam spełnienia, jest dla was monotonne, rutynowe i nie chcecie albo nie możecie odzyskać tych uczuć do tego poprzednich, to po prostu postarajcie zająć się też czymś zupełnie innym. Tu jest wskazany powrót do czegoś, jest szóstka kielichów, powrót. No ja nie chcę mówić, że ktoś chce, żebyście wrócili gdzieś w jakieś rodzinne strony, do domu rodzinnego. No może jest to dla jednej osoby, ale może dla nikogo. Może chodzi tutaj o powrót do jakichś działań, czy do jakichś planów, do jakichś zamierzeń, może do jakichś marzeń, do czegoś, za czymś może kiedyś tęskniliście, jeszcze kiedy ta osoba była z wami, między wami. Może tu chodzi o jakąś tęsknotę do czegoś czy za czymś, żebyście może wspomnieli, zaczęli jakby odwodzić to trochę do przeszłości, do tych przeszłych czasów, do tej beztroski. Może chodzi trochę o takie nastawienie sentymentalne, żeby troszeczkę wejść w tą taką sentymentalną podróż, trochę ją odbyć. Może chodzi o to, żeby może powrót do tej ta podróż sentymentalna miałaby was jakoby wzbudzić w was te uczucia, tą tęsknotę za czymś. Może tak ktoś chce wam pomóc, żeby odrodzić jakby to uczucie do czegoś, do jakiejś aktywności, jakiegoś zainteresowania, jakiejś pasji. Może tutaj ktoś też sugerować jakiś powrót do bratniej duszy, do jakiejś miłości sprzed lat, do kogoś, z kimś, nie wiem, może kiedyś coś miało być, a może przez tą osobę albo z powodu tej osoby nie wyszło, albo nie było, albo ta osoba może była wtedy, nie wiem, przeciwna, albo wręcz przeciwnie, bardzo chciała. No, wskazuje to na powrót do czegoś z czasów dzieciństwa, z czasów młodości, albo też do jakiejś poprzedniej osoby, może do jakiejś poprzedniej relacji. Może do bratniej duszy. Tutaj mamy dwie karty odrodzenia uczuć. Tu jest mowa o tym, że czyjeś uczucia się odradzają. Ale to jest specyficzny przekaz, dwa specyficzne przekazy. Jeden, że faktycznie, bo tu jest odrodzenie uczuć, powrót byłego partnera lub powrót do byłej partnerki czy partnera i cesarzowa też mówi o zgodzie i odrodzeniu uczuć. Może ktoś sugeruje tą zgodę, a może ktoś informuje was, że to prawdopodobnie się wydarzy. To dla kogoś z was. Wtedy tą osobą mógłby być król mieczy, ale nie musi być, osoba spod znaku wodnika, ewentualnie bliźniak lub waga, ale też nie musi być, osoba bardzo inteligentna, ale to jest przekaz, wiecie, może dla jednej osoby, może dla nikogo. Drugi przekaz jest nieco inny. Drugi przekaz bardziej skupia się na tym, że w tym sądzie ostatecznym, moi drodzy, chce wam osoba przekazać jakoby pewne wezwanie. W tej karcie sądu ostatecznego jakby przesłanie jest jasne i ktoś chce wam przekazać, że jesteście wzwani, by dokonać czegoś ważnego. By dokonać czegoś ważnego. Być może nie chcecie nawet usłyszeć tego wyzwania i usilnie staracie się je zagłuszyć przez jakiś harmider dnia codziennego. Może lękacie się, może boicie się zmian, macie niepokój i obawiacie się zmian, jakie ze sobą to wyzwanie niesie. Chodzi o to, aby wsłuchać się w to wyzwanie, aby stawić mu czoła z odwagą i zdecydowaniem, a to sprawi, że Twoje życie będzie bardziej satysfakcjonujące. Wystrzegaj się jednak, oczywiście dalej przekazuję to, co Wasza osoba chce Wam przekazać, abyście wystrzegali się dwóch rzeczy. Po pierwsze, nie ignorowali tego wezwania i nie uchylali się przed nim w obawie przed trudnościami, a po drugie, nie mylili pragnień pojedynczych osób, czy nawet całości społeczeństwa z prawdziwymi wyzwaniami, żebyście nie poczuwali się do tego, wiecie, żeby tak tańczyć, jak inni Wam zagrają po prostu i abyście pamiętali i nie ignorowali głosu płynącego z Waszego serca. Głos Waszego serca jest ważny. Odwołajcie się do głosu Waszego serca. Do czego wzywa Was Wasze serce? Co mówi Wam Wasze serce? Tu jest informacja w tym. Inna kwestia jest jeszcze taka, że to wezwanie serca może być, słuchajcie, do jakiejś sytuacji, do jakiejś relacji, do jakiejś osoby, oczywiście do jakiegoś partnera, partnerki, męża, żony, byłej, przyszłej czy i tak dalej. Może być. Ale to karta sądu ostatecznego ściśle przedstawia kartę osoby spokrewnionej z Wami. Więc albo dotyczy to tego Waszego krewnego, jeżeli to była osoba krewna, że być może ta osoba wzywa Was i tylko Wy wiecie, do czego Was wzywa. Może wiecie, o co tej osobie chodzi, co zawsze chciała, albo co Wy chcieliście i ta osoba wiedziała, że chcieliście i do tego Was wzywa, abyście to zrobili, znaczy to w tym działali, albo jest to osoba spokrewniona inna, ale karta sądu ostatecznego... Moi drodzy, oznacza osobę spokrewnioną. To może być dziecko, to może być konfliktowy krewny, to może być konfliktowe dziecko, to może być Wasze dziecko albo dziecko w Waszej rodzinie. No jakkolwiek by to nie ująć, ktoś bliski z Waszej rodziny, ale odnosi się to do krewnego. Często dziecko, ale nie musi być dziecko. Tu jest jakby, może być w tym drugim przekazie, może być tu przedstawiona ta osoba. Oznaczałoby to wodnika, bo to karta wodnika, ewentualnie wagę lub bliźniaka, ale jeżeli akurat żadna osoba spod tego znaku, to może to być po prostu, moi drodzy, osoba, która inaczej, albo osoba taka jest, albo, kochani, chodzi tutaj o osobę, która jest taka właśnie bardzo inteligentna, myśląca intelektem, logicznie. Czasami właśnie może się skonfliktować, czasami robi zamieszanie, czasami wytwarza jakieś takie poprzez swoje myślokształty, poprzez swoje słowa, poprzez to, jak się komunikuje, co mówi i jak wypowiada swoje myśli, poglądy, przekonania, swoje zdanie, może właśnie wprowadzać taki konflikt, może to być taka spokrewniona Wasza osoba, która często tworzy jakiś konflikt, często może tworzy jakieś nieporozumienia albo po prostu w ten sposób komunikacja z nią się odbywa. A dla innych osób, znaczy tak, i wtedy, jeżeli jest to mowa o tej osobie, no to tu jest wskazanie na swego rodzaju dobroczynność. I teraz albo to ta osoba, no... Ta osoba też by Was, ta osoba nie informowała, że to ta osoba będzie wobec Was dobroczynna. Raczej byłaby to informacja, aby tą dobroczynność komuś okazać najprawdopodobniej. Bo tutaj w cesarzowej jest obfitość, jest dobrobyt. Tutaj nie ma informacji, żeby w jakiś sposób się tym dzielić. Ale chodzi o to, żeby kogoś może otoczyć jakąś opieką, ciepłem, zrozumieniem, bo wiecie, cesarzowa przywodzi na myśl takie matczyne instynkty, takie matczyne, macierzyńskie uczucia, ciepło, zrozumienie, opiekuńczość, miłość, empatia też. No, tak to trochę wygląda i moi drodzy... I zanim jeszcze do tego przejdę do końca, to jeszcze inny przekaz może wskazywać, że to nie jest osoba, ta Wasza spokrewniona, tylko w tym królu mieczy może osoba chce Wam przekazać, abyście, że ta osoba wie, że bardzo ważnym aspektem Waszej osobowości jest inteligencja i widzi, że dobrze wykorzystujecie tą inteligencję, żeby zapewnić sobie sobie i swoim bliskim dostatnie życia. Ale też wskazuje na to, że wasza wiedza przydatna jest też dla innych i chętnie dzielicie się swoimi pomysłami i opiniami. Natomiast osoba wam chce przekazać, żebyście nie pozwolili, aby ta wasza inteligencja całkowicie zdominowała waszą osobowość. Żebyście starali się utrzymywać równowagę pomiędzy wszystkimi jej aspektami oraz w kontaktach z innymi ludźmi. Abyście uważali, żeby nie stać się snobem, nie stać się osobą zbyt egoistyczną, po prostu. Bo wasz umysł jest potężną siłą, ale kiedy skierujecie zbytnią uwagę na siebie, to, może was to doprowadzić do po prostu nawet paranoi. No, taki przekaz trochę jest. I w Cesarzowej chodzi o to, abyście też czerpali radość z tego, co daje wam życie, co daje wam świat. Ta osoba by chciała, abyście czerpali radość z tego, co macie, z tego, co daje wam życie, z tego, co daje wam świat, z tego, z czego korzystacie. Moi drodzy, żebyście wykorzystali i żeby korzystali inni też. Być może chodzi o to, że albo chodzi o to, żebyście otoczyli kogoś opieką, zrozumieniem, żeby być taką osobą wyrozumiałą, opiekuńczą, troskliwą, ciepłą. Albo właśnie może chodzić o to, żeby tym dobrobytem dzielić się z innymi, ale to chodziłoby o bliskich, no bo tu mamy tylko osoby bliskie, osoby spokrewnione. No wiecie co, ja myślę, że wy się dzielicie z bliskimi, więc to raczej nie jest żadne jakieś, wiecie, nie trzeba tego, podejrzewam, przekazywać, bo raczej każdy się dzieli ze swoimi bliskimi tym, co ma, więc to chyba nie do końca może o to chodzić, ale może to być wskazanie o tym na temat tego dobrobytu i tej pomyślności, ale też tego, takie przesłanie w Cesarzowej może być związane z tworzeniem i z pasją. Chodzi o to, tak jak tutaj mówiłam, że wcześniej, że chodziło tu o jakąś inspirację na początku, pamiętacie? I wydaje mi się, że ta Cesarzowa, przesłanie z tej Cesarzowej jest związane z tworzeniem, z jakąś waszą pasją, z jakimś waszym zainteresowaniem, że macie tutaj szansę zainicjować jakiś projekt, albo żeby sprawować może nad nim pieczę, po prostu opiekować się tym projektem, żeby wykorzystać moc Matki Ziemi i docenić jej dary. To jest też takie nawołanie do tego, żebyście zaakceptowali i uszanowali znaczenie świata zmysłów, materii oraz przyrody, ale żebyście zachowali zdrową równowagę i nie pozwolili, by wasze uczucia i działania stały się jakimś natręctwem czy narzucaniem jakiejś kontroli. Nie bierzcie zbyt też na swoje barki za dużo, bo zaczniecie działać chaotycznie. Tutaj też osoba was przed tym przestrzega. No i też przypomina wam, że ogród wymaga uważnej pielęgnacji, by nie zakłócić jego piękna. Być może ta inspiracja dotyczy jakiegoś tworzenia, jakiejś pasji, może tego, co zawsze lubiliście robić, albo tego, co lubicie robić. Też może tego dotyczyć. To tyle, dziękuję rybkom i do następnego razu. Buziaki, pa pa.